Cześć, nazywam się Marta Gierlińska, jestem coachem, trenerką, autorką książki Awake oraz kart coachingowych o tym samym tytule. Pracowałam kiedyś z klientką, która przyszła do mnie po to, żebym pomogła jej zbudować strategię rozwoju jej nowego przedsięwzięcia biznesowego. I na początku ona była pełna entuzjazmu, pełna chęci, motywacji, ponieważ znalazła coś, co bardzo mocno napędzało ją w działaniu. I krok po kroku, stopniowo zaczynała budować swoje zaangażowanie, zaczęła planować różnego rodzaju rzeczy związane z tym biznesem, układać swoją wizję, opisywać grupę docelową i wykonywać te wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić właśnie na tym etapie. A potem miałyśmy chwilę przerwy, ponieważ ona wyjechała na jakiś czas i nie mogłyśmy się spotkać przez parę tygodni. I po tym okresie ona zadzwoniła do mnie i mówi tak: Marta, nie wiem, co się dzieje, ale kompletnie straciłam do tego projektu chęć, kompletnie straciłam motywację. Zaczęła denerwować się na siebie, wściekać. Prawie samobiczowała się za to, że motywacja jej opadła. Zaczęła opowiadać, jak to jej znajomi, rodzina, przyjaciele zaczęli mówić, że chyba zwariowała, że przecież miała dobrą pracę, że dlaczego bierze się za tak niepewny projekt. Ludzie przecież dobrze jej życzyli, przecież doradzali jej zdroworozsądkowo. Przecież tyle biznesów upada. Przecież na świecie dzieje się tyle niepewnych wydarzeń, które w każdej chwili mogą spowodować kryzys albo całą masę różnych rzeczy. I lepiej się nie wychylać, lepiej nie robić pewnych rzeczy, lepiej nie realizować pewnych projektów. I ona opowiadała, jak spotykała się z tymi ludźmi, chciała ich zarazić entuzjazmem do swojego pomysłu i tak krok po kroku jej motywacja zaczęła przygasać. Przecież tylu ludzi nie może się mylić. I zadzwoniła do mnie wtedy zrozpaczona prawie, że coś takiego jej się przytrafiło i ona w tej chwili naprawdę nie wie, czy ma dalej robić ten biznes, czy odpuścić. I powiem Ci w związku z tym jedną ważną rzecz. Świat zawsze będzie Cię testował. I jest to wpisane w każdy proces zmiany. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że proces zmiany to jest bardzo konkretny proces, który można rozbić na czynniki pierwsze i przewidzieć, co po kolei się będzie działo. I ten etap, w który wpadła moja klientka, to był etap spotkania ze strażnikiem progu. Co to oznacza? Oczywiście spotkanie ze strażnikiem progu to jest metaforyczna nazwa na moment, w którym zaczynasz spotykać na swojej drodze ludzi, przeszkody, które mają odciągnąć Cię od tego procesu, w który weszłaś. Które niejako by testują Cię, testują Twoją cierpliwość, testują Twoje zaangażowanie, testują, czy tak naprawdę chcesz zrealizować to, co sobie założyłaś. A ponieważ ten proces zmiany jest tak skonstruowany i tak się dzieje, żeby pomagać nam się rozwijać, tego typu momenty kryzysów, tego typu momenty problemów są bardzo potrzebne i niezbędne do tego, żeby nas testować, żeby nas wzmacniać, żeby pomagać nam w tym, abyśmy utrzymywali koncentrację pod warunkiem, że tak będziemy na to patrzeć. Bo część ludzi nastawionych na to, że ma pójść lekko, łatwo i przyjemnie, a jak już skorzystałem z pomocy coacha, czy pomocy jakiegoś doradcy, czy byłam na szkoleniu, to już przecież w ogóle musi pójść super. A to nie jest prawda, bo świat i tak będzie Ciebie testował. Czy wprowadzasz pewne rzeczy, o których ktoś mówił na szkoleniu, czy wprowadzasz sugestie Twojego doradcy, czy rzeczywiście realizujesz to, na co się umówiłaś z coachem? Bo to są bardzo kluczowe momenty, w których badane jest w pewnym sensie Twoja wola, Twoje zaangażowanie, Twoja uważność i wiele innych aspektów. Więc warto, żebyś była świadoma. Świat będzie Ci podkładał nogę. Świat będzie Ci rzucał kłody, przez które trzeba przeskoczyć. Świat będzie Ci stawiał ludzi, którzy Ci powiedzą: nie, nie rób tego, nie warto. Albo ludzi, którzy będą coś chcieli Ci zabrać. Świat będzie to robił po to, żeby Cię wzmocnić. Po to, żebyś miała szansę się rozwinąć. Po to, żebyś miała szansę ugruntować się w tym, co robisz. Bo zobacz, dlaczego ludzie, którzy wygrywają w loteriach, bardzo szybko tracą te pieniądze? Od tak wydają te pieniądze, ponieważ nie musieli się wysilić, aby je zyskać, aby je zdobyć.
A to właśnie ten wysiłek determinuje to, na ile będziesz później przywiązana i zaangażowana w to, co udało się Tobie już osiągnąć. I paradoksalnie to właśnie ten wysiłek i późniejsze zaangażowanie pozwoli Ci utrzymać Twoje przedsięwzięcie, czy utrzymać Twój biznes w tych najtrudniejszych, najbardziej newralgicznych momentach, bo spotkanie ze strażnikiem progu na samym początku, czyli z tymi wszystkimi wydarzeniami, to jest nic w porównaniu z tym, co może się później zadziać. Bo w każdym procesie zmian, w każdym procesie tej wielkiej transformacji, która przede wszystkim dzieje się w środku nas, pojawia się też moment kryzysu. Prędzej czy później, w każdej branży, w każdym biznesie, ponieważ spójrz, jak jest skonstruowany świat. Jest dzień, noc, jest nadmiar i niedobór. Jest wiosna, lato, jesień, ale potem jest zima, kiedy nie ma owoców, nie ma warzyw, rośliny nie rosną i jest inaczej. Po to, żeby odrodzić się wiosną. Spójrz, jak życie jest skonstruowane. Właśnie tak. Więc prędzej czy później pojawiają się kryzysy, pojawiają się trudności i to właśnie wtedy ta cała siła, którą zbudowałaś w sobie przy spotkaniach ze strażnikami progów, których będzie jeszcze sporo, właśnie ta siła pozwoli Ci utrzymać koncentrację i iść dalej do przodu. I co z tego, że się przewrócisz? Co z tego, że coś Ci się nie uda? Najważniejszą rzeczą, jaką trzeba robić, to iść dalej do przodu. Hasło iść dalej do przodu to jest hasło, które chciałbym, żebyś zapamiętała. I dam Ci teraz bardzo proste, myślę, że przyjemne zadanie dla Ciebie. Zaraz po odsłuchaniu tego wideo, albo w najbliższym czasie, poproszę Cię, żebyś zrobiła dla siebie mapę marzeń związaną z tym konkretnym projektem, z powodu którego oglądasz ten film. Z tą rzeczą, która być może na tym etapie wydaje Ci się trudna. Zrób sobie mapę marzeń, namaluj to, albo wyklej. Zrób ją tak, żeby była ciekawa, atrakcyjna, kolorowa, żebyś chciała na nią patrzeć. I chcę, żebyś pod spodem napisała jedno zdanie. Pomimo trudności idę dalej do przodu. Żeby to zdanie przypominało Tobie o tym, że najważniejsze jest podążać dalej, rozwiązywać problemy i skoncentrować się na Twoim planie A. Bo jak powiedział kiedyś Arnold Schwarzenegger, on nie ma planu B. Dlaczego nie ma planu B? Dlatego, że plan B zaczyna dominować plan A, bo wszelkie trudności zaczynają fokusować Twoją uwagę na planie B. Okej, jest problem, plan B, jest problem, plan B, a problemy będą. Zaczynasz się dekoncentrować. Plan zaczyna się rozjeżdżać. W końcu Twój plan A jest zamieniany na plan B. Dlatego on nigdy nie miał planu B. Nie miał planu B, jak chciał zostać kulturystą, nie miał planu B, jak chciał zostać aktorem i nie miał planu B, jak chciał zostać gubernatorem. Myślę, że w tym kontekście ta filozofia Arnolda Schwarzeneggera jest dobra. Skoncentruj się na swoim planie A. I pamiętaj, że trudności się pojawią. One są wpisane w życie. Ale Ty masz iść dalej do przodu. Czego Ci serdecznie życzę, abyś o tym pamiętała każdego dnia.